Witajcie moi kochani, z tej strony Andrzej Przyroda, jest 7 stycznia 2023. Dzisiaj robię kolejną wyprawę za tropami. Najbardziej się nastawiam na za tropami łosia chodzę, bo i tam to obserwuję już parę dni i na razie bez efektu. Chciałbym was wszystkich pozdrowić, wszystkich miłośników przyrody, ludzi lasów i zbieraczy porozy. I spójrzcie, jestem takim modniku z Modrzewia. Wczoraj mówię, śnieg padał u nas tutaj właśnie na województwie warmińsko-mazurskim. I mówię, dzisiaj jak jest śnieg, mówię, podjadę i zobaczę mniej więcej, w których miejscach oni najwięcej przybywają. I odkryłem właśnie, że bytują tu najwięcej, to widać świeżo zdrapane nawet jest. Albo nad ranem. Na pewno nad ranem tu buszowali. Bo tu widać, w tym modniku tu musieli spać. Bo tu jest taki dużo takich placów właśnie. No, to właśnie wam pokażę. Tu musieli spędzić noc. O, takie wygniecione miejsca. I mówię, może dzisiaj się mi uda. Bo tu sporo tutaj musiało ich tu być. Bo mówię, no, pełno śladów też było widać, ale to widać z rana. Bo nawet niektóre są zasypane, to nawet i z wieczora, bo ten śnieg sypał u nas dosyć długo. I napadało go sporo, tylko teraz zaczął topnieć. Ale mówię, jadę, mówię, może mi się uda ich tak zlokalizować, tak mniej więcej gdzie. I właśnie tu widzę w tym, przybywają tutaj w tym modniku. Bo gdzie się spojrzy, to musieli tutaj właśnie noc spędzić. Musieli tu spać. Bo są te miejsca czyste. Nie mówię, ale i po śladach widać, że tu z wieczora to musiało ich tu sporo chodzić. No mówię, chodzę, jeżdżę. Mówię, ten rok zacząłem bardzo dobrze od dziesiątaka, od tyki, jelenia. Ale ja jeszcze, jak mi się udało, tak jakby szczęście mi przyniosło, chciałbym takie podnieść właśnie łopatę od łosia. Mówię, nigdy nie znalazłem w życiu. No chociaż krótko jestem dopiero. Się w ogóle interesuje tymi porażami, ale no chciałbym podnieść. To jest moje takie marzenie tegoroczne. No nie wiem, czy mi się uda, ale na tropach dobrych jestem. Bo widać, że łoś jest. Tylko kwestia, mówię, szczęścia. I może mi się uda. No nic, zatrzymajcie się. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Witajcie ponownie. Z tej strony Andrzej Przyroda. Zobacz, mega teren. Spójrzcie. To świeżutko ślady. To musiał leżeć. Albo dwa nawet. Zobaczcie. Na tropach jestem dobry. Tylko mówię, no na razie nic nie znalazłem już. Minęło dwie godziny. Cały czas, no mówię, takich miejsc jest dużo. I to widać. To jest świeże, bo mówię, śnieg padał calutko noc, a to było, wszystko widać świeże jest. Mówię, w tym schowali się tam przed śniegiem, bo to sypało konkretnie wczoraj. W tych modnikach wszystko się schroniło. A później jak to przestało padać, zaczęli wychodzić.
No idę tymi tropami. No mówię, takich miejsc dużo znalazłem. I to łosia widać. Ślady. No, nic się jeszcze nie udało podnieść. Ale ważne, że fajne przeżycia są. Takie człowiek aż raduje, jak nawet trop zobaczysz, a tak inaczej. No mówię, tu się pokręcę, bo to widać. A spójrzcie, do środka weszły. Tutaj taki największy z nich. Tymi śladami pójdę. Mówię, to do zobaczenia, trzymajcie się. Witajcie ponownie. Tańczy przyroda. Spójrzcie, co przed chwilą znalazłem. I to widać. Dzisiejsze to jest na bank. Zobaczcie, co on tu wyprawił. No tak jest zdeptane. To widać łosia. Jasny gwint. Ale spałowo to wszystko. Tu parę takich miejsc widać. Chodził. Zobaczcie. Takie fajne. Ja mówię, to miejsce nowe jest. Ja tam tu nigdy nie przyjeżdżałem. Parę razy przejeżdżałem i wieczorem tam wracałem i na polu łosie stały. I mówię, zajdę, zobaczę, co to słychać. I naprawdę warto było. W ogóle takich miejsc, parę takich fajnych nowych odkryłem. I właśnie dzisiaj mi chodziło o ten śnieg, żeby ich zlokalizować mniej więcej, gdzie one, spójrzcie, przybywają. I ja teraz wiem, w których miejscach są. Ciężko, bo to jest duży modnik. Ale zlokalizowałem tak mniej więcej, gdzie najwięcej oni tu bytują. Oni się trzymają tak bliżej bagien i gęstych tych modrzewia albo sosny w modnikach i przy bagnach są. Ale tu kurczę się działo. Normalnie szokasz. Ja cię szanie, to świeże, widać dzisiejsze. Naprawdę jestem mega zadowolony z tych miejscówek. No naprawdę są. No nie idzie opisać tego, co tu człowiek, ile radości tu zobaczył. Ja mówię, tylko się boję, że mogę do pracy pojechać i moje wędrówki się skończą. Ale co tu jest robione, to normalnie szok. No tu się pokręcę trochę. No to bywajcie, do zobaczenia.